Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Patryk Rojorewski z tej strony, z kanału Światy Urojone. I zostałem poproszony o udział w programie 5 sposobów na, a motywem przewodnim będą płyty CD. Nie tym razem. Zrobimy zegar ścienny. No to jedziemy. Zacznijmy od elementów, które będziemy potrzebować. Oczywiście płyta CD na tarczę zegara. Tarczę. 12 klawiszy od klawiatury od F1 do F12 z obciętymi za pomocą nożyka do papieru końcówkami. Klej szybko schnący, chwilowo zdemontowany, standardowy, typowy perelowski zegarek. Oczywiście baterię i kapsel po puszce od piwa, gdy zdecydujemy się zawiesić nasz zegar na ścianę. A więc po kolei. Nanosimy klej szybko schnący na podstawę zegarka. Oh yeah. I oczywiście przykładamy samą płytę. Nakładamy wskazówki, a minutnik ustawiamy na godzinę 12, żeby łatwiej nam było potem montować klawisze. Najpierw nakładamy plamkę kleju w odpowiednie miejsce i potem przykładamy odpowiedni klawisz. Najlepiej zacząć sobie oczywiście od F12, F6, F3 i F9 i potem dokładać resztę kobelków. Tak to mniej więcej wygląda, gdy skończymy. Wkładamy baterię i zegar dla nerda gotowy. Na zakończenie, jak wspomniałem, montujemy kapsel po piwie, po czym nakładamy gotowy zegar na ścianę.